Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z obietnicą zaczynam nagrywać pliki dźwiękowe. Będę do Was gadać raz na jakiś czas pod sztandarem takie tam pieprzenie. Tak się będzie nazywał cykl moich pogadanek. Będziemy gadać, no bo ja tutaj do Was, a Wy w komentarzach, o rzeczach, które wydają mi się istotne, które warto gdzieś tam rozłożyć na czynniki pierwsze. Nie ma jakiegoś klucza tematycznego. Pewnie będzie trochę o jedzeniu i trochę nie o jedzeniu. A dzisiejszy odcinek, właściwie do nagrania, zainspirowała mnie sytuacja, która się zdarzyła jakiś miesiąc temu. A mianowicie rozcięłam sobie palec. Ja sobie nieustannie coś robię. Nieustannie coś mi się dzieje, coś mi się wylewa, rozwala, łamie, kruszy, rozcinam sobie skórę, dłonie mam właściwie w różnych strupach i te obrażenia gdzieś tam widać, bo pozostają blizny, natomiast dosyć niefortunnie miesiąc temu rozcięłam sobie palec na tyle głęboko, że po zrośnięciu pozostała mi taka gula, która uniemożliwia zginanie tego palca. No i oczywiście podeszłam z dystansem, na luźno, zabawowo, no ale gula pozostała, uprzykrza mi trochę życie, w związku z czym odwiedziłam dzisiaj lekarza i powiedział, że mam uszkodzone ścięgno. No już skracając tą historię, mam całą ścieżkę postępowania, nie jest to oczywiście nic poważnego, natomiast w kontekście pokazywania na Instagramie moich perypetii, robię to od lat. Znaczy nie, perypetie mam od lat, bo perypetie mam od zawsze, ale pokazuję na Instagramie moje perypetie codzienne. Opatrzone jest to hashtagiem zawsze, kurwa, zawsze. Ja nie wiem, czy się w ogóle wypikuje, brzydkie wyrazy, wypikowuje, nie wiem. Mam nadzieję, że nie dostanę bana za to. W każdym razie kilka lat temu wiele osób pisało mi, że ja chyba specjalnie pokazuję te fuck-upy. Otóż nie, mili Państwo, mnie się po prostu codziennie zdarzają takie sytuacje, to mi się cały czas dzieje, kilka razy dziennie nawet, ja nie wszystko pokazuję, bo nie jestem w stanie wszystkiego pokazywać, bo to by było też trochę nudne dla Państwa. Natomiast rzeczywiście przynajmniej raz dziennie pokazuję na Instagramie, a to, że mi się coś wylało, a to, że się skaleczyłam. I wiele osób pisało mi, że robię to specjalnie, potem kilka razy mówiłam, że jeżeli komuś przeszkadza to, że mi się coś dzieje, to może sobie odfollowować mój profil i rzeczywiście te osoby sobie odfollowowały. I już takich wiadomości nie dostaję, natomiast dostaję coraz więcej wiadomości innego typu, a mianowicie piszecie mi, że przestaliście się stresować, że to moje normalizowanie wypadków losowych, tak to ujmijmy, tak to gdzieś tam sobie ułóżmy, że to są wypadki losowe, to normalizowanie spowodowało, że przestaliście się stresować takimi wydarzeniami, czyli jak się oblejecie, to zamiast wiązanki jest uśmiech. Jak się komuś coś wysypie, albo jak ktoś się skaleczy, to zamiast dołowania jest porównanie ze mną, że o, jestem jak doktor Ania, wylało się jak doktor Ani. I to bardziej przywołuje uśmiech niż jakieś zdenerwowanie. I to mnie w sumie cieszy, bo ja od lat mam bardzo duży dystans do siebie i do takich wydarzeń. I wydaje mi się, że to jest jedyna droga, jedyna ścieżka, ten dystans, bo no cóż, rzeczy się dzieją, sytuacje mamy różne i nie zawsze da się wszystko przewidzieć. Ja nie jestem w stanie przewidzieć oblewania się i skaleczeń. Oczywiście mogę być bardziej ostrożna, mogę nosić bardziej kolorowe ubrania, natomiast oblewać się będę zawsze i kaleczyć również, bo tak mam. Natomiast mogę się tym nie denerwować, nie martwić, nie przejmować i tak też robię. I tego też uczę Państwa, głównie na Instagramie. I teraz pomyślałam sobie, że w sumie podsumuję to, bo gdzieś tam jest to istotne, żeby taki luźny stosunek mieć do takich wydarzeń, żeby nie wytrącało nas to z równowagi, żeby oblanie się kawą, czy to, że nam jajko spadnie surowe na podłogę i się rozbije, czy to, że mamy zalaną kuchnię czymś tam, bo coś tam się wydarzyło, żeby nas nie wytrącało z równowagi, tylko żeby powodowało takie, no właśnie, luźne podejście i bardziej wolę hashtag zawsze, kurwa, zawsze, niż stres, nerwy, smutek. Wydaje mi się, że to jest takie bardziej zdrowe podejście i zachęcam Państwa do wypróbowania, do przetestowania
takiego podejścia na luzie. Jak się nam coś dzieje, jak się nam coś wysypie, wyleje, jak są jakieś takie zdarzenia losowe, no powiedzmy nieprzyjemne, bo oblanie się kawą tuż przed ważnym spotkaniem może zestresować, to raczej się uśmiechnijmy i powiedzmy sobie, że po prostu, no cóż, stało się. Wiele osób tak ma, na przykład doktor Ania tak ma, doktor Ania tak ma codziennie, kilka razy dziennie. I jest to normalne, po prostu takie rzeczy się dzieją każdemu. Jednym osobom częściej, innym rzadziej. Jest to coś normalnego, jest to element naszego życia i trzeba po prostu to zaakceptować, przejść do porządku dziennego i iść dalej. Takie mam do tego podejście. No i zachęcam Was do przetestowania. Także dzisiejszy odcinek przeznaczyłam na podsumowanie tego hashtaga zawsze, kurwa zawsze. Jeżeli bawią Was takie incydenty, to na Instagramie nieustannie pokazuję moje perypetie w tym temacie. A te osoby, które irytuje wylewanie, rozsypywanie i różne zdarzenia losowe, to lepiej, żeby nie przychodziły i nie followowały i nie oglądały, bo to mi się dzieje nieustannie. No dobra, mili Państwo, to tak pogadałam sobie, mniej więcej tak widzę te pogadanki. Za każdym razem przez parę minut będziemy o czymś innym mówić. Pokażę Wam mój punkt widzenia, może trochę inne spojrzenie na pewne rzeczy. Może Wam się spodoba, może będziecie chcieli coś przetestować, sprawdzić. Kto wie, może komuś coś pomoże. Nie wiem, ale okaże się w praniu. No dobra, to do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.